Cześć i czołem, drodzy widzowie. Przed świętami robiłem u kolegi zakupy i pomiędzy różnymi artefaktami i bibelotami trafiłem taki oto zardzewiały nożyk. To nie jest nóż do listów, jak wielu myślało, gdyż jest zbyt duży, żeby być nożykiem do listów, zbyt niepraktycznym. Jest to coś pomiędzy nożem do listów a pełnowymiarowym bagnetem do karabinu. I jest to dla mnie pretekst o tym, żeby opowiedzieć wam o tak zwanych z angielskiego Kadet rifle, czyli karabinach dla kadetów, no i znów otrzemy się trochę o temat dzieci oraz wojska. Serdecznie zapraszam. Odkąd tylko ludzkość wynalazła wojnę i zaczęła stosować zorganizowaną przemoc, to owa przemoc zaczęła przenikać do świata dzieci przede wszystkim w formie zabawy. I przez tysiące lat było tak, że te biedniejsze musiały znaleźć sobie jakiś patyk albo inną gałąź i posiłkować się bardzo mocno wyobraźnią. Te dzieci, które miały rodziców, rzemieślników, mogły mieć zrobiony jakiś prosty, zbity z kawałków drewna mieczyk albo tarczę. A tylko nieliczne dzieciaki, które urodziły się w bogatych, można władszych rodach, Dostawały piękne miniatury prawdziwej broni, miniaturowe topory, tarcze, szable, miecze i inne wynalazki wykonane z najwyższym pietyzmem. I przeskoczmy od razu do wieku XVIII. Wtedy to upowszechnia się broń palna i armie poborowe. Wojna przestaje być domeną szlachty, rycerstwa, te czasy dawno już minęły. Teraz można zabrać chłopa z jego zagrody, dać mu pierwszy prymitywny karabin czarnoprochowy, jako tako nauczyć go strzelać i już może za cesarza i ojczyznę umierać. Pole bitwy wciąż absolutnie nie nadaje się dla dzieci, ponieważ nowe karabiny są wielkie, ciężkie, nieporęczne, a także zwyczajnie za długie. Także póki co wojna bezpośrednio dzieci nie dotyka, bo podobnie jak przez poprzednie tysiące lat historii są zbyt małe i delikatne, żeby sobie na niej poradzić. Ale pojawia się pewna idea. W XVIII wieku zaczynają powstawać szkoły kadetów. Wcześniej istniały różne szkoły, instytucje, do których przyjmowano dzieci szlachciców i tam uczono ich przede wszystkim na oficerów. Ale w tym momencie, kiedy na wojnę trzeba wysyłać, było coraz więcej i więcej ludzi, coraz więcej ginęło. To pojawiła się potrzeba masowego szkolenia podoficerów szeregowych, tych wszystkich ludzi, którzy nie są błękitno-krwiści, a którzy też są potrzebni w szeregach armii i też muszą za cesarza innego króla umierać. Stworzono więc szkoły kadetów, przyjmowano tam dzieciaki w różnym wieku 10-12 lat i zwykle do 16 roku życia je tam szkolono, a kiedy już byli na tyle dorośli i silni, żeby udźwignąć muszkiet, karabin, szable albo inny pałasz, no to po prostu szli na wojnę do wojska. Ale żeby jak najbardziej uprościć proces szkoleniowy, a broń stawała się coraz bardziej złożona, to kiedy prymitywne karabiny skałkowe już w epoce napoleońskiej zaczęły wypierać bardziej doskonałe konstrukcje gwintowane, pojawiły się zamki kapiszonowe, ogółem broń stawała się coraz bardziej skomplikowana w użyciu, to zaczęto kombinować jakby tutaj takiego dzieciaka już przyuczyć do obsługi broni na tyle dobrze, że te kilka lat później, kiedy dostanie prawdziwy karabin do ręki. Żeby już instynktownie go obsługiwał, jak to mówią na strzelnicach, żeby miał do perfekcji opanowany manual. I wtedy pojawiły się tak zwane karabiny dla kadetów, kadet Rifle. Na przykład na początku XIX wieku, kiedy w Rosji w Tule utworzono arsenał carski i zaczęli tam rusznikarze produkować pierwsze sztucery, karabiny i inne wynalazki, to dla rozrywki zaczęli także konstruować miniatury broni. W rozmiarze 1 do 2. Albo 1 do 4. Mimo tego, że były one mniejsze niż prawdziwe karabiny dla żołnierzy, to posiadały wszystkie te same mechanizmy i funkcje jak prawdziwy karabin. Bardzo często zresztą można było z nich strzelać, oczywiście maciupką ołowianą amunicją przy małej ilości prochu, ale faktem jest, że była to broń, miotała kulę i przy odrobinie szczęścia można było tym zabić. Zaczęto ten pomysł wykorzystywać i zaczęto dla kadetów, dla szkół wojskowych tworzyć specjalne miniaturowe karabiny. A prawdziwe apogeum tych konstrukcji nastąpiło po wojnie francusko-pruskiej. Kiedy Niemcy okrutnie dowalili Francuzom, ci poczuli się bardzo dotknięci i uznali, że trzeba wprowadzić wielki program wychowawczy, który wychowa następne pokolenia młodych chłopców na patriotów. I następnym razem, jak przyjdą Niemcy pod Verdun, jak będą pod Sedanem, no i kiedy na zapleczu wybuchnie komuna paryska, to młodzi Francuzi, dobrze nauczeni i wychowani, wypełnią swój obowiązek. Co zresztą się stało, ale trochę później. Dlatego zaczęto tworzyć karabiny, na przykład poty, które były w skali 1 do 2, wyglądały identycznie jak wojskowy odpowiednik, ale strzelały pomniejszoną amunicją. Byśmy powiedzieli dzisiejszym odpowiednikiem kalibru 22 LR. No i można było na nich ćwiczyć tak zwany manual, czyli obsługę, strzelanie, przeładowanie, czyszczenie, musztrę. Wszystko to samo, co w prawdziwym wojsku. A potem to już nastąpiła istna eksplozja tego typu konstrukcji. Mieli je Anglicy, Niemcy, Austriacy, Rosjanie, Japończycy, Amerykanie. Wszyscy. I ten bagnecik, o ile się nie mylę, wyszedł we Wrocławiu, więc najprawdopodobniej służył on do karabinu kadeta wzorowanego na mauserze. Patrząc na konstrukcję, nie jestem pewien, czy bardziej do tak zwanego Commission Gever, czy do 98, ale myślę, że to jest słuszny trop. Co prawda ta część bardziej przypomina... Na przykład bagnety do karabinów Mannlichera, ale zwieńczenie rączki bardziej jest podobne do KS-98, który też miał taki właśnie ala tasi łeb Ten bagnet jest w bardzo złym stanie, jest bardzo skorodowany, ale jak już wspomniałem na początku filmu, nie jest to nożyk do listów. Zobaczcie tutaj porównanie z bagnetem do karabinu Mannlichera. Widać pewne podobieństwa konstrukcyjne, ale też widać, że jest mniejszy. I na 99% ten bagnet był przypinany do karabinu, który zależnie od wersji, w jakiej był wykonany, mógł być Prymitywnym, bardzo odwzorowaniem kawałkiem sklejki oszlifowanej na kształt kolby z dodaną rurką, ale mógł też być perfekcyjną kopią karabinu Mausera, właśnie z mocowaniem bagnetu, z zamkiem, z komorą nabojową, na przykład strzelającego amunicją sportową w kalibrze .22LR. I tego typu konstrukcje były używane na całym świecie, były różne formacje młodzieżowe, patriotyczne. Bardzo często chłopcy w mundurkach właśnie ćwiczyli musztrę, manewry, strzelanie, szarże na bagnety i to wychowanie patriotyczne odbywało się takim, byśmy powiedzieli, bardzo staromodnym torem. I w 1914 roku, gdy wybuchła I wojna światowa, no to zgodnie z założeniami to wychowanie zebrało swe żniwo. Miało to jednak pewne daleko idące minusy, a właściwie błędy wychowawcze. Otóż wychowując ich do miłości do ojczyzny, do patriotyzmu i ucząc ich rzemiosła wojskowego na tych miniaturowych karabinach, Zapomniano, a raczej celowo pominięto ten aspekt, że krótko mówiąc, wojna jest piekłem. Dlatego tysiące niepełnoletnich Brytyjczyków, Niemców, Francuzów, Rosjan i wielu innych kłamało w komisjach poborowych na temat swego wieku. I do armii szli 15- i 16-latkowie, dostawali pełnowymiarowe karabiny, z którymi ledwo sobie radzili. A potem szli na front i tam ginęli marnie i bardzo szybko, ponieważ nie byli zapoznani z typowym treningiem wojskowym, więc nie wiedzieli, jakie piekło ich tam czeka. No, ale w trakcie I wojny światowej jeszcze z tego wyciągano jakieś wnioski, ponieważ pojawiło się społeczne oburzenie, wytykano to jako błąd, pisano o tym artykuły, wiersze, poruszano te kwestie, ale wtedy jeszcze ta cienka granica, przynajmniej w mojej ocenie, między zabawą w wojsko, a przysposabianiem ludzi do iście samobójczej, bezsensownej śmierci na wojnie, nie została przekroczona z jednego powodu. Oni byli wychowani w tak zwanej Belle époque, w pięknej epoce, więc, kiedy bawili się w to wojsko, to byli nauczeni rycerskich zasad: szanowania przeciwnika, ratowania rannych. Współczucia, właśnie pewnej rycerskości, szlachetności. Niestety to umarło w zetknięciu z frontami I wojny światowej. Umarła tylko ta szlachetna strona tego zjawiska, nie zniknęły karabiny dla kadetów. Tego typu formacje dalej istniały. W okresie międzywojnia znów tysiące dzieci w wieku 11, 12, 15 lat dostawały miniaturowe karabiny Mausera, miniaturowe lebele, enfieldy, inne karabiny i byli przyuczani do walki. Pojawiały się także oprócz karabinków bardzo prymitywnych, które jak już wspomniałem były po prostu rurką z patykiem do nauki musztry jak w Wielkiej Brytanii, poprzez wiatrówki popularne w Niemczech, wzorowane na karabinie Mausera, ale o trochę innej specyfice pracy zamka, no ale po to, żeby przyzwyczaić ich już do Mausera, aż po karabiny podobne do wspomnianych szasepotów, gdzie normalnie ładowano amunicję 22LR, i można było uczyć strzelać do tarczy, a nawet taki karabinek był już niebezpieczny. Niestety połączono to z daleko idącą ideologizacją, indoktrynacją tej młodzieży, co spowodowało, że w trakcie II wojny światowej można było uskuteczniać różne pomysły, takie jak na przykład Hitler Jugend albo sowieccy pionierzy. Ale jeszcze w tym momencie jeszcze w tym momencie byłbym gotów bronić tych karabinków, kadetów, właśnie tego sposobu wychowania i szkolenia, Ponieważ wciąż była pewna bariera techniczna. Nie można było posłać 12-latka z takim zabawkowym jednak karabinem na prawdziwą wojnę, a wciąż nie było odpowiedniej pełnowymiarowej broni, którą mógłby użyć skutecznie na froncie. Ale niestety postęp techniczny przyniósł rozwiązanie. Pistolet maszynowy. Wystarczająco mały, lekki poręczny, żeby dziecko mogło go używać, a przy tym mający wystarczającą siłę ognia, żeby dzieciak miał szansę zabić z tego dorosłego. I niestety to, co narodziło się w czasie II wojny światowej, po niej było bardzo intensywnie rozwijane. I pozwolę sobie znów skorzystać z książki. Wiem, że po poprzednim odcinku Wam się to bardzo spodobało. Ryszard Kapuściński. Heban. Zbiór historyjek, reportaży z Afryki. Rozdział pod tytułem Zasadzka. Wojny dzieci stały się możliwe także dzięki rozwojowi techniki. Ręczna broń maszynowa jest dziś lekka i krótka. Jej nowe generacje są coraz bardziej jak zabawki dziecinne. Stary Mauser był za duży, za ciężki, za długi dla dziecka. Małe dziecko miało za krótką rękę, by swobodnie sięgnąć w spustu. Za długa była też dla jego oka linia celowania. Współczesna broń rozwiązuje te problemy, usuwa te niedogodności. Jej rozmiary świetnie pasują do figury chłopca i raczej w rękach dorosłego, masywnego żołnierza pistolety owe wyglądają zabawnie i dziecinnie. Ten fakt, że dziecko jest w stanie posługiwać się tylko ręczną, krótkodystansową bronią, bo nie potrafi prowadzić ognia baterii artyleryjskiej czy pilotować bombowca, spowodował, że starcia w wojnach dziecięcych mają formę bezpośredniego zderzenia, bliskiego niemal fizycznego kontaktu, że malcy strzelają do siebie będąc oddaleni o krok. Żniwo tych pojedynków jest zwykle straszne, bo nie tylko giną ci, co padają zabici na miejscu. W warunkach jakich toczą się tamte wojny, umrą również ranni z upływu krwi, z zakażenia, z braku lekarstw. Także dopiero pojawienie się na masową skalę pistoletów maszynowych i miniaturyzacja broni spowodowała, że karabiny kadetów zniknęły. Przestały być potrzebne. Kraje, które widziały pewną moralną sprzeczność w szkoleniu dzieci przy użyciu miniaturowej broni do prawdziwej wojny, po prostu z tego zrezygnowały. A kraje, które w dupie miały moralność i po prostu potrzebowały mięsa armatniego, nie musiały na miniaturowych karabinach uczyć dzieci. Po prostu dawały im pistolet maszynowy Sudajewa, Uzi, Schmeizera albo inny PM i posyłały na wojnę, żeby zginęły. Jednakże karabiny służące do nauki przetrwały do czasów dzisiejszych. Choć już nie są tak zminiaturyzowane. Na przykład w Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego jak Kadet Korps Korpus Kadetów. Jest tam między 50 a 60 tysięcy dzieciaków w tym momencie. Jak dobrze pamiętam, od 10 do 17 roku życia. Ich karabinem kadeta jest taki sam karabin jak w brytyjskich siłach zbrojnych, czyli L85, ale przerobiony albo w wersji na nabój 22LR, czyli do strzelania do tarczy, albo w wersji na amunicję hukową. I 12 co nawet dla mnie było bardzo dziwne widząc to. Normalnie w pełnym rynsztunku, w mundurach z pasem z wyposażeniem biegają z tymi karabinami, bawią się w wojnę, mają instruktorów, weteranów walk w Afganistanie i Iraku. Są uczeni walki, ale oprócz tego ta organizacja także uczy ich różnych praktycznych umiejętności, pomaga potem znaleźć pracę, organizuje dyskoteki, wycieczki szkolne, wyjazdy, pomoc socjalną, więc jest do tego cała obudowa, w której to szkolenie wojskowe jest ważne, ale nie najważniejsze. I sam zajmuje się dość podobną tematyką. Dlatego kiedy patrzę na to, na przestrzeni historycznej, gdzie używano tego typu narzędzi do uczenia młodzieży, do edukowania, gdzie często bardzo w tych szkołach kadetów, ta młodzież to były niziny społeczne, dzieciaki, które normalnie nie miały żadnej innej szansy na godne życie, a czasem nawet w ogóle na przeżycie. Kiedy ich wychowywano, uczono miłości do ojczyzny, patriotyzmu, ale zdarzało się w historii, że potem ten patriotyzm spalał się w samobójczych atakach na karabiny maszynowe wroga, co nie jest dobre. I kiedy patrzę na te właśnie wynalazki, jak te bagneciki, na tą zabawę w wojnę, to dochodzę do takiego wniosku, że to może chociaż jest pewnym symbolem obłędu dla mnie, to samo w sobie nie jest niczemu winne. Bo to, jaki kontekst będzie miał ten kawałek żelastwa, nie zależy od dziecka. To zależy od dorosłego, który to wytworzył i dał to dziecku. Czy to będzie zabawa, forma rozwoju fizycznego? Jakiejś formy nauki patriotyzmu, czy będzie to przyuczenie do bycia prymitywnym mięsem armatnim? Dziękuję za uwagę, żegnam się i cześć.